Rozdział drugi Nie prosimy mężczyzn i kobiety, aby wierzyli w Biblię bez pytania. Nie jest rzeczą naturalną, aby człowiek akceptował rzeczy Boga bez pytania. Ale pamiętaj chrześcijaninie, jeśli masz być gotowy, aby udzielić odpowiedzi każdemu człowiekowi, który Cię zapyta o powód nadziei, która jest w Tobie, musisz najpierw sam być pewien odpowiedzi. Gdy tylko będziesz wypełniony Słowem Bożym, to nie będziesz miał żadnych wątpliwości. Niektórzy ludzie mają wiele wątpliwości w swoim życiu, wciąż o tym myślą i wciąż o tym mówią. Wierzę, że powodem dla którego tak jest jest fakt, że nadal tak wielu ludzi nie zna Biblii. Podobni do nich są także ludzie, którzy niby czytają Pismo Święte, niby znają Pismo Święte. Ale tak naprawdę słowo Boga nie jest dla nich czymś najważniejszym, nie jest dla nich prawdą. Dlatego można śmiało powiedzieć, że nie znają Biblii, bo jej nie ufają. Dowód. Niektórzy ludzie wciąż mnie pytają: Chciałbym, żebyś mi udowodnił, że Biblia jest prawdziwa. Odpowiadam: Księga sama się obroni, jeśli jej na to pozwolisz. Bo jest w niej moc żywa. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako Słowo ludzkie, ale jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też we Was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Pierwszy list do Tesalonicjan Biblia nie potrzebuje obrony. Biblia to nie jest chore dziecko, które potrzebuje opieki. Biblia nie potrzebuje obrony, potrzebuje, by ją poznać i studiować. Pewien chrześcijanin rozmawiał kiedyś ze sceptykiem. Sceptyk powiedział: Nie wierzę w Biblię. Chrześcijanin nic nie odpowiedział, tylko czytał. Sceptyk powiedział jeszcze raz: Nie wierzę w żadne słowo tej księgi. Mężczyzna czytał dalej. Sceptyk zaatakował ponownie: Czy możesz mi wytłumaczyć, dlaczego myślisz, że Biblia to słowo Boże? Skąd masz tą pewność? Chrześcijanin po pewnej chwili odpowiedział: Kiedy rycerz jest pewien, że ma dobry miecz, nie myśli o nim zbyt dużo, ale po prostu go używa. To jest właśnie nasze zadanie na dziś: czytać i studiować Biblię. Naszym zadaniem nie jest przekonywanie ludzi i udowadnianie, że Biblia jest prawdziwa. To jest praca Ducha Świętego. Skazany, zaginiony, ocalony pewien mężczyzna co wieczór czytał żonie Biblię. Czytali co wieczór przez ponad godzinę. Któregoś wieczora mężczyzna zatrzymał się pośród czytania i powiedział: Żono, jeżeli ta książka jest prawdziwa, to my się mylimy. Po kilku dniach zatrzymał się ponownie i powiedział, Żono, jeżeli ta książka jest prawdziwa, to my jesteśmy zgubieni. Przywiązany do tej książki i głęboko zaniepokojony, nadal czytał i po kilku dniach ponownie zawołał Żono, jeśli ta książka jest prawdziwa, możemy być uratowani, możemy być zbawieni. Nie minęło wiele dni i oboje się nawrócili. To jest jeden z celów tej księgi powiedzieć ludziom o wielkim Bożym Zbawieniu. Pomyślcie o tej książce, czy jest inna książka, która może podnieść naszego upadłego ducha i przybliżyć nas do Boga? Pomyślcie też o tym, że posiadanie takiej książki w domu i lekceważenie jej ostrzeżeń, odrzucanie jej nauk, jej autorytetu to straszna odpowiedzialność. Biblia może być dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. Drugi list Pawła Apostoła do Koryntian. Co jeżeli nie mogę zrozumieć? Często przed czytaniem Biblii ludzie pytają mnie, co zrobić, gdy dojdę do czegoś, czego nie mogę zrozumieć. Dziękuję Bogu, że jest w tej księdze wysokość, o której nic nie wiem. Głębokość, której nigdy nie byłem w stanie zgłębić, a która czyni Biblię jeszcze bardziej fascynującą. Gdybym mógł wziąć tę książkę do ręki i przeczytał ją tak, jak dowolną inną książkę, i zrozumiałbym ją całą podczas jednego czytania, to straciłbym wiarę. To, że nie rozumiemy pewnych fragmentów, jest jednym z najsilniejszych dowodów na to, że ta księga musi pochodzić od Boga. Nawet najlepiej wykształceni ludzie, którzy studiują Biblię przez 50 lat, przyznają, jest tam głębia, o której nic nie wiemy. Jakiś mężczyzna przyszedł do mnie z pewnym bardzo trudnym problemem biblijnym i zapytał, Mudi, co o tym sądzisz? Co z tym zrobić? Odpowiedziałem, ja nic z tym nie zrobię. Zapytał więc ponownie: A jak ty to rozumiesz? Odpowiedziałem: Nie rozumiem tego. Zapytał jeszcze raz: Ale jak to wytłumaczysz? Odpowiedziałem: Nie umiem tego wyjaśnić. Podsumował: Czyli nie wierzysz, że to prawda? A ja odpowiedziałem: Och, tak, wierzę. Jest wiele rzeczy, których nie rozumiem, ale ja w nie wierzę. Nie wiem nic o wyższej matematyce, ale wierzę w nią. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego ten sam rodzaj jedzenia zmienia się w ciało, włosy i inne części ciała? Nie wiem. Pewien niewierzący zapytał kiedyś chrześcijanina: Czy nie przeszkadzają ci niezrozumiałe fragmenty w Biblii? Odpowiedział: Nie. Czytam Biblię, gdy jem ryby. Kiedy jem rybę i natykam na kość, nie próbuję jej połknąć, ale odkładam ją na bok. Kiedy czytam Biblię i natykam się na coś, czego nie mogę zrozumieć, mówię: Jest kość i przechodzę dalej obok niej. Ale nie wyrzucam ryby z powodu zawartych w niej kości. I nie wyrzucam mojej Biblii z powodu kilku fragmentów, których nie potrafię wyjaśnić. Inny człowiek powiedział kiedyś, nie mogę wierzyć w Boga, bo nigdy go nie widziałem. Odpowiedziałem: Człowieku, czy widziałeś kiedyś swój mózg? Kwalifikacje. Czy kiedykolwiek zauważyliście, że to, co ludzie często podważają w Biblii, szczególnie w Starym Testamencie, to są te fragmenty, które swoimi słowami potwierdził Pan Jezus? Niektórzy chrześcijanie mówią czasem, nie wierzę w historię Noego i potopu. Cóż, jeśli tak uważasz, to musisz podważyć także całą Ewangelię, musisz odrzucić nauki Pana Jezusa. Pan Jezus swoimi słowami potwierdził, że ta historia jest prawdziwa, mówił: A jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, jak bowiem za tych dni przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wychodzili. Aż do tego dnia, w którym Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i zabrał wszystkich. Tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 24. Niektórzy chrześcijanie czasem mówią: Nie wierzę w historię Lota i Sodomy. Cóż, jeśli tak uważasz, to musisz podważyć także całą Ewangelię. Musisz odrzucić nauki pana Jezusa. Jezus Chrystus swoimi słowami potwierdził, że ta historia jest prawdziwa. Mówił. Podobnie jak działo się za dni lota, jedli, pili, kupowali, sprzedawali, sadzili, budowali. Lecz tego dnia, gdy lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wszystkich wytracił. Tak też będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. Ewangelia według świętego Łukasza, 17 rozdział. Nie wierzysz w historię o Izraelu, gdzie ludzie ukąszeni przez jadowite węże zostali uzdrowieni tylko dlatego, że popatrzyli na figurę mosiężnego węża? Cóż, jeśli tak uważasz, to musisz podważyć także całą Ewangelię. Musisz odrzucić nauki Pana Jezusa. Chrystus swoimi słowami potwierdził, że ta historia jest prawdziwa. Mówił: A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ewangelia według świętego Jana, rozdział trzeci. Nie wierzysz, że Izrael był karmiony manną na pustyni? Cóż, jeśli tak uważasz, to musisz podważyć także całą Ewangelię. Musisz odrzucić nauki Pana Jezusa. Pan Jezus swoimi słowami potwierdził, że ta historia jest prawdziwa, mówił. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec daje wam prawdziwy chleb z nieba. Chlebem Boga bowiem jest Ten, który z nieba stępuje i daje światu życie. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 6 Niektórzy mówią: Nie wierzę, że Izraelici pili wodę, która wyszła ze skały. Chrystus w to wierzył i nauczał o tym. Niektórzy mówią: Nie wierzę w historię o Eliaszu, który był karmiony przez wdowę. Chrystus potwierdził, że to działo się naprawdę. Sam powiedział, że w czasach Eliasza było wiele wdów, ale Eliasz był karmiony tylko przez jedną wdowę. Jeżeli mówisz, nie wierzę w jakiś fragment Biblii, uważaj. Wiele z historii Starego Testamentu potwierdził swoimi słowami sam Syn Boga. Niektórzy mówią, ja nie wierzę w historię Jonasza i Wieloryba. Osobiście zawsze odpowiadam, ja wierzę. W Ewangelii Mateusza uczeni w piśmie i faryzeusze dwa razy prosili Pana Jezusa o cudowny znak. A on powiedział, że jedynym znakiem, jakie to pokolenie będzie miało, będzie znak Jonasza. Pan powiązał to ze swoim zmartwychwstaniem. I szczerze wierzę, że jeżeli obalimy historię Jonasza, to musimy podważyć zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. A on im powiedział: Pokolenie złe i cudzołożne żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, oprócz. Znaku proroka Jonasza. Jak bowiem Jonasz był w brzuchu wieloryba trzy dni i trzy noce, tak syn człowieczy będzie w sercu ziemi trzy dni i trzy noce. Ewangelia według św. Mateusza, rozdział 12. Chrystus nie miał żadnych wątpliwości co do historii Jonasza. Powiedział, że Jego zmartwychwstanie będzie takim znakiem, jak ten, który był dany mieszkańcom Niniwy. To zmartwychwstały człowiek Jonasz chodził po ulicach Niniwy. Należy przypuszczać, że ludzie z Niniwy słyszeli o wyrzuceniu Jonasza za burtę okrętu i połknięciu go przez Wielką Rybę. I słyszałem, jak niektórzy twierdzą, że gardło wieloryba nie jest większe niż pięść człowieka, a połknięcie człowieka jest fizyczną niemożliwością dla wieloryba. Jednak księga Jonasza mówi, że Bóg przygotował Wielką Rybę do połknięcia Jonasza. Czyż Bóg nie mógłby zrobić ryby na tyle dużej, by połknęła Jonasza? Jeżeli Bóg mógł stworzyć cały świat, to myślę, że także mógłby stworzyć rybę na tyle dużą, by połknęła nawet milion ludzi. Wycinając fragmenty z Biblii. Jest jeszcze jedna grupa ludzi. Spotykamy dziś chrześcijan, którzy mówią, tak, wierzę w Biblii, ale nie we wszystkie historie. Wierzę we wszystko, co jest zgodne z moim rozumem. Ci ludzie czytają Biblię z nożyczkami, wycinają to i tamto. Jeśli mam prawo wyciąć to, mogę wyciąć i tamto. Jedni ludzie wycinają takie fragmenty, a inni inne. Pomyślcie, jakie to byłoby dziwne, gdyby każdy wyciął to, co chciał. To nie byłoby już Słowo Boga, ale nasze Słowo. Każdy cudzołożnik wyciąłby z Biblii wszystkie fragmenty, które krytykują cudzołóstwo. Każdy kłamca wyciąłby wszystko, co jest w Biblii o kłamstwie. Każdy pijak wyciąłby wszystkie fragmenty, które krytykują pijaństwo. Pewnego razu słyszałem taką historię. Pewien dżentelmen odwiedził swojego pastora lub księdza zabrał ze sobą Biblię. Gdy wszedł do domu swojego nauczyciela, pokazał Biblię i powiedział: To jest Twoja Biblia. Nauczyciel zdziwił się i powiedział: Dlaczego nazywasz to moją Biblią? Człowiek odpowiedział: No cóż, chodzę na Twoje kazania już pięć lat, i za każdym razem, kiedy mówisz, że jakaś rzecz w Biblii nie jest autentyczna, wycinam ją. Na dziś masz wyciętą około jedną trzecią Biblii. Cała historia Hioba Wszystkie teksty o pierwszym kościele, księga objawienia i jeszcze trochę fragmentów. Nauczyciel mocno się zdziwił i chciał, aby ten człowiek zostawił mu tą Biblię, gdyż nie chciał, aby reszta osób z jego kościoła ją zobaczyła. Ale ten człowiek powiedział och nie, nie mogę tego zrobić. Zostały mi okładki i będę się ich mocno trzymał. Uważajcie na fałszywych nauczycieli, Gdybyście uwierzyli w to, co głoszą niektórzy ludzie, nie mielibyście nic poza okładkami Biblii. Często mówiłem, że jeśli ktoś ma zamiar wyrzucić lub kwestionować jakiś fragment Biblii, to lepiej aby wyrzucił ją od razu. Nie ma potrzeby czekać pięć lat, lepiej wyrzucić ją od razu. Pewnego dnia spotkałem nauczyciela Słowa Bożego, który podzielił się ze mną swoim aktualnym stanem. Powiedział do mnie: Moody, jakiś czas temu zrezygnowałem z głoszenia kazań z czegokolwiek poza fragmentami, które znajdują się w Ewangeliach. Opuściłem wszystkie listy apostolskie i cały Stary Testament. Mam jednak ostatnio duży problem. Nie wiem, dlaczego nie mogę głosić z taką mocą jak Piotr czy Paweł. Spodziewałem się, że źle się to skończy. Niestety to się potwierdziło. Jakiś czas później dowiedziałem się o tym, że ten kaznodzieja zrezygnował także z głoszenia kazań z czterech ewangelii. Po pewnym czasie zrezygnował z posługi. Oddał Biblię, a Bóg oddał go. Może pamiętacie taką historię o pewnym proroku, który został wysłany do miasta, aby ostrzec złoczyńców. Otrzymał on rozkaz, aby nie jeść mięsa w jego murach. Jednak spotkał starego proroka, który go oszukał. Ten stary prorok twierdził, że przyszedł do niego anioł i powiedział, że młody prorok może wrócić i jeść z nim. Czy pamiętacie co było dalej? Młody prorok został zjedzony przez lwa za swoje nieposłuszeństwo Bogu. Jeśli przyszedłby do nas anioł i mówił rzeczy sprzeczne z Biblią, nie możemy w to nigdy wierzyć. Jestem zmęczony i mam dość ludzi podążających za innymi ludźmi. Paweł Apostoł pisał. Choćby Anioł z nieba głosił inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Nadnaturalne w Biblii. Są też ludzie, którzy twierdzą, że nie przyjmują z Biblii nic, co jest nadprzyrodzone. To najbardziej absurdalne stwierdzenie, jakie słyszałem. Jeśli masz zamiar odrzucić nadprzyrodzone rzeczy z Biblii, to równie dobrze możesz spalić od razu swoją Biblię. Wytniesz wszystkie rzeczy nadprzyrodzone, to wytniesz także Jezusa Chrystusa. Nie ma takiej części Biblii, która nie nauczałaby o rzeczach nadprzyrodzonych. W Księdze Rodzaju jest napisane, że Abraham upadł na twarz i Bóg z nim rozmawiał. To jest nadprzyrodzone. Jeśli to nie miało miejsca, to człowiek, który napisał Księgę Rodzaju, jest kłamcą. W Księdze Wyjścia znajdujemy dziesięć plag, które przyszły na Egipt. Jeśli to nieprawda, to pisarz Księgi Wyjścia był kłamcą. W Księdze Kapłańskiej mówi się, że ogień strawił dwóch synów Aarona. Było to wydarzenie nadprzyrodzone. Jeśli to nie było prawdą, musimy wyrzucić całą tą Księgę. I tak samo jest z każdą księgą w Starym Testamencie. Nie ma takiej księgi, w której nie znalazłbyś czegoś nadprzyrodzonego. W Ewangeliach jest więcej nadprzyrodzonych rzeczy o Jezusie Chrystusie niż w jakiejkolwiek innej części Biblii, a ostatnią rzeczą, z której człowiek jest skłonny zrezygnować są cztery Ewangelie. Pięćset lat przed wcieleniem Jezusa Chrystusa anioł Gabriel zszedł na dół i powiedział Prorokowi, jak narodzi się Mesjasz. Wiele lat później anioł Gabriel ponownie pojawia się na ziemi i mówi do dziewicy, że będzie matką zbawiciela. Jeśli uważnie czytamy Biblię, to wiemy też, że anioł wszedł do świątyni jerozolimskiej i powiedział Zachariaszowi, że będzie ojcem jana chrzciciela. Zachariasz był głuchy przez dziewięć miesięcy z powodu swojej niewiary. Następnie, gdy Chrystus narodził się w Betlejem, czytamy o aniołach. Którzy pojawiają się przed pasterzami i mówią im o narodzinach zbawiciela. Tego dnia w mieście Dawida narodził się wam zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. Mędrcy, widząc gwiazdy na wschodzie, podążają za nią i byli pewni, że jest to coś nadprzyrodzonego. Tak samo było z ostrzeżeniem, które Bóg posłał przez swojego anioła do Józefa we śnie, mówiąc mu, by uciekł do Egiptu. Tak samo było z faktem, że nasz Pan. Wszedł do świątyni w wieku dwunastu lat i dyskutował ze znawcami prawa, jak równy z równym. Tak samo było przy jego chrzcie, kiedy Bóg przemówił z nieba, mówiąc, to jest mój ukochany syn. Przez trzy i pół roku Pan Jezus wędrował po miastach i wioskach Palestyny. Pomyślcie o wielu cudach, które uczynił w ciągu tych lat. Pewnego dnia przemówił do trędowatego i chory został oczyszczony. A kiedy umarł, słońce nie chciało patrzeć na tą scenę. Kiedy rozerwał więzy śmierci i wyszedł z grobu, to także przecież było czymś nadprzyrodzonym. Dzięki Bogu nie czcimy Martwego Żyda. Gdybyśmy czcili Martwego Żyda, nie bylibyśmy ożywieni, i nie otrzymalibyśmy życia w naszych duszach. Dziękuję Bogu, że nasz Chrystus jest Chrystusem nadprzyrodzonym, a ta księga, jest nadprzyrodzona, i dziękuję Bogu, że mieszkam w kraju, w którym jest tak wiele wolności, że wszyscy ludzie mogą o tym przeczytać w swojej Biblii. Pożyteczne. Kiedy Paweł napisał list do Tymoteusza, pisał w nim tak: Całe pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne do nauki, do strofowania, do poprawiania. Do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła, w pełni przygotowany. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza miał na myśli dokładnie to, co napisał. Mimo to niektórzy pytają, czy wierzysz, że całe Pismo Święte jest dane z natchnienia Boga? Odpowiadam tak.